z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ten nakaz misyjny Pana Jezusa pokazuje, że uczniowie nie istnieją dla siebie, że mają misję poza sobą, że potrzebują wyjść poza to, co jest tylko ich wewnętrznym życiem, wspólnoty, która uwierzyła w Jezusa, że cel ich jest w świecie. Są posłani do świata, są posłani do wszystkich narodów.